Dzień dobry, Gabriela Saboń, witam w kolejnym programie Studio Otwarte. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Teresa Karkocha. Dzień dobry, Pani Tereso. Dzień dobry. Pani Tereso, jest Pani jedną z osób, które są niezadowolone z tego, że przy ulicy Wardyńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim został wybudowany maszt telefonii komórkowej. Takich obiektów na terenie miasta jest kilka, jak nie kilkanaście. Dlaczego Państwu przeszkadza ten maszt? No tak, to prawda, nie zgadzamy się z lokalizacją tego masztu i protestujemy już od 5 miesięcy. Po pierwsze, dlatego, że plac, na którym stoi ten maszt, jest to centrum miasta. W sąsiedztwie budynków zabytkowych, gdzie wygląda to jak, powiedzmy, przysłowiowy kwiatek do kożucha. I trzeba to otwarcie powiedzieć, że szpeci otoczenie. Po drugie, jest to strefa zabytkowa. Obok postawiony zabytkowego młyna, który jest wpisany do rejestru zabytków. Bliskie sąsiedztwo masztu to również browar, ostrowiecki browar kultury, do którego codziennie przychodzi bardzo dużo dzieci i dorosłych na różnego rodzaju zajęcia, imprezy. W tym również imprezy, które odbywają się na wolnym powietrzu. Z drugiej strony masztu stoją kolejno, sąsiadują kolejno prokuratura rejonowa, PZU, bank spółdzielczy, czyli instytucje, gdzie też przychodzi mnóstwo klientów i interesantów. W bliskim sąsiedztwie znajdują się dwa bloki mieszkalne, wieżowce, właśnie w jednym z nich ja mieszkam, w których mieszka około 200 rodzin i gdzie tu jest miejsce dla takiego obiektu, który emituje do otoczenia fale elektromagnetyczne i to wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, zwłaszcza ludzi starszych z rozrusznikami serca i borykających się z różnego typu innymi schorzeniami. Bo może przerwę Pani, przypomnijmy, maszt stanął w lipcu ubiegłego roku. Inwestor zgłosił do Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym wniosek 15 czerwca. Do końca czerwca obowiązywały jeszcze uproszczone tak zwane przepisy covidowe. Nie musiał on całej jakby dokumentacji, która wymagana jest na tym etapie jak obecnie, zgłosić. I co, zostaliście Państwo zaskoczeni, maszt został postawiony, nikt nikogo nie pytał, nie podoba tak, Wam się to? Nie podoba nam się to, no wprawdzie przepisy wtedy obowiązujące zezwalały na takie kroki, no ale z tego co wiem, pod koniec grudnia jednak wpłynęło do starostwa. Tak, dokładnie 29 grudnia, ostatni wymagany dzień na złożenie wniosku o wydanie na pozwolenie. Tak. No i procedury będą po prostu nadal trwały. My w międzyczasie pisaliśmy mnóstwo pism do różnych instytucji, do starostwa, do prezydenta, do Rady Miasta, Rady Powiatu, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do Wojewody Świętokrzyskiego, także cały czas po prostu, no nazwijmy to w cudzysłowiu, walczymy, działamy. Tak. Bo we wrześniu zorganizowaliście Państwo pikietę w sąsiedztwie masztu. Przyszła grupa mieszkańców, przyszli radni. Jednym głosem powiedzieliście stanowcze nie. Co od tego czasu się wydarzyło? Mówi Pani o korespondencji z różnymi instytucjami. Czy jakieś już wiążące informacje macie? To znaczy, no na pewno takim tutaj światełkiem w tunelu jest pismo, które otrzymaliśmy w tym roku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nas informuje o tym, że inwestor występował z wnioskiem w tej sprawie, tam no pozwolenie na tą lokalizację, jednak stanowisko konserwatora jest negatywne. I no i to daje nam nadzieję, że jednak no organ, jakim jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, bez zgody tego konserwatora nie wyda tego pozwolenia na budowę, na lokalizację tego masztu w tym miejscu. Bo trzeba uzupełnić,
że decyzję wyda Wydział Budownictwa i Architektury. Na dzień dzisiejszy nadzór budowlany nic do tej inwestycji nie ma. No właśnie, ja rozmawiałam z panem naczelnikiem Wydziału Architektury w momencie, kiedy wpłynął wniosek o inwestora o wydanie pozwolenia na budowę. Starostwo powiatowe ma 65 dni, licząc od 30 grudnia, bo 29 grudnia wpłynął wniosek. Ta decyzja ma być wydana wcześniej. Nie wiemy, jaka ta decyzja będzie, ponieważ inwestor przedłożył bardzo taką skrupulatną dokumentację. Jest ona w tym momencie analizowana, ale z tego, co usłyszeliśmy, no właśnie, tak jak pani też tutaj mówi, wiążące powinno być stanowisko świętokrzyskiego konserwatora zabytków. Tak. Na pewno no, te wszystkie instytucje, do których zwracaliśmy się, wszyscy nas popierają, zarówno no, Rada Miasta, jak i Rada Powiatu, również no, starostwo tutaj też jak gdyby popiera to nasze stanowisko, jeśli chodzi o tą lokalizację. Niemniej tak jak pisze nam wojewódzki inspektor zabytków, do 15 stycznia nie wpłynęło tutaj z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego żadne pismo właśnie do tamtej instytucji. Co po 15 się wydarzyło, no to nie wiem, to już trzeba pytać. No prostu. Ja właśnie pytałam wczoraj, jeszcze nie wpłynęło, jeszcze jest to wszystko analizowane u nas w Ostrowieckim Starostwie, ale Pani Tereso, piszecie do różnych instytucji, a czy napisaliście do inwestora? Czy wyłożyliście spółce, która wybudowała ten maszt, swoje wątpliwości, swoje uwagi, swoje niepokoje? Macie jakąś korespondencję? Do inwestora nie pisaliśmy, natomiast teraz w styczniu niedawno zostało skierowane pismo do Pleja, właśnie, czyli do firmy, która będzie korzystać ewentualnie, jeśli dojdzie do uruchomienia tego masztu, no to będzie po prostu z tego masztu korzystać, gdzie przedstawiliśmy właśnie swoje stanowisko, takich używając argumentów, jak mniej więcej tutaj wypowiadałam się w audycji. Wasze argumenty są jak najbardziej słuszne, wy się boicie, ale jest jeszcze druga kwestia. W czerwcu 2022 roku z listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko skreślono instalacje radiokomunikacyjne. Nie uważa pani, że w tym momencie to jest jakaś już droga zamknięta do tej całej waszej batalii, że jednak nie da się tego odkręcić? Myślę, że nie, bo gdyby tak, gdybyśmy w ten sposób uważali, no to po prostu na pewno już zaprzestalibyśmy tych wszystkich działań. I wydaje mi się, że jeśli bardzo się czegoś chce, no to trzeba o to walczyć i mamy nadzieję, że ten swój cel osiągniemy. Mówi pani, że pukacie do różnych instytucji. Wiem, że niektórzy radni popierają was, ale czy macie jakieś takie oficjalne pismo, stanowisko, czy to Rady Miasta, czy Rady Powiatu, czy to są wszystko takie ustne deklaracje, tak, my jesteśmy z wami? Nie, my mamy to wszystko na piśmie, bo z tymi wszystkimi instytucjami, o których wspominałam, prowadzimy korespondencję na piśmie i mamy całą dokumentację właśnie zgromadzoną, gdzie te instytucje przedstawiają swoje stanowiska w sprawie. Pani Tereso, trzeba jeszcze zaznaczyć, że jeżeli faktycznie będzie decyzja świętokrzyskiego konserwatora zabytków na nie i starostwa powiatowego, jest jeszcze długa ścieżka odwoławcza ze strony inwestora. To nie jest tak, że decyzja jest dzisiaj na nie, jutro jest decyzja o rozbiorze. To może trwać miesiącami, jeśli nie latami. Jesteście na to gotowi? Tak, jesteśmy na to gotowi. No nam też przysługuje droga odwoławcza, jeśli ten urząd, czyli Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyda to pozytywne stanowisko, wyda pozwolenie na budowę, no to my też możemy odwoływać się w pierwszej kolejności do wojewody świętokrzyskiego, do którego już pisaliśmy, ale powiedział, że to jest jeszcze przedwczesne, że tu jeszcze nie nastąpiły te kroki,
kiedy nam przysługuje ta ścieżka odwoławcza. No tak, bo Świętokrzyski konserwator zabytków. Myślę, że wydaje mi się, że no, to, co otrzymaliśmy, te zapewnienia, które to stanowisko tego wojewódzkiego inspektora zabytków jest wyrażone w ostatnim do nas piśmie, to wydaje mi się, że no na pewno nie ulegnie zmianie i tak jak mówię, oni podtrzymują stanowisko, negatywnie oceniając właśnie to zamierzenie. Mówi Pani, że macie to na piśmie. Tak. Czy możemy przypomnieć, jeśli Pani oczywiście pamięta, jaka była argumentacja konserwatora zabytków, dlaczego on wyraził taką opinię? No przede wszystkim to, że jest to... To sąsiedztwo tego młyna, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Tak. To był główny argument. No ale widzimy, w jakim stanie jest młyn. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest to ruina. No to prawda, ale no to już jeśli chodzi o sprawy związane z tym młynem, to konserwator zabytków do tego jak gdyby nic nie ma. Tym muszą zajmować się no, te instytucje tu na miejscu. Oni mogą wydać jakieś zalecenia, natomiast jeśli chodzi o jakieś kary nakładać, to nie jest to w ich kompetencji. Czyli podsumowując, Pani Tereso, nadal walczycie, nie składacie broni, czekacie na ostateczne decyzje, nawet jeżeli one będą nie do końca po Państwa myśli, jesteście przygotowani na to, żeby wejść na ścieżkę odwoławczą i nie dopuścić, żeby ta instalacja tam funkcjonowała. Tak, tak, oczywiście potwierdzam to, co Pani powiedziała. Na pewno nie odpuścimy, nie mamy nic przeciwko nowej technice, nie mamy nic przeciwko masztom telefonii komórkowej, ale jeśli chodzi o lokalizację, jest to miejsce absolutnie niedopuszczalne, żeby ten maszt w tym miejscu stał. Jest to obiekt ruchomy, także będziemy walczyć o to, żeby został przetransportowany w inne miejsce. Dziękuję Pani Tereso bardzo za wizytę w naszym studio. Przypomnę, że Państwa i moim gościem była Pani Teresa Karkocha. Dziękuję bardzo.